Cześć, tutaj Denis, witaj na moim kanale. W tym filmie zobaczymy sobie, co nowego w iOS 13, a zmian jest dosyć dużo, więc postaram się pokazać te, moim zdaniem, najciekawsze. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że w iOS 13 Face ID działa znacznie szybciej, Apple chwali się, że 30% szybciej i jest to zauważalne zarówno na iPhone'ie 10s oraz na iPadzie Pro. Też mam tam zainstalowaną betę iOS 13, działa to dużo szybciej niż iOS 12, zmiana jest widoczna. Pierwsza zauważalna zmiana to nowa zakładka Arcade w App Store. Apple przygotowuje się na start swojej platformy do gier. Na razie jest to tylko zwykły ekran z zaproszeniem do późniejszego odwiedzenia. Druga nowość to oczywiście Dark Mode, czyli ciemna wersja systemu. Aktywujemy ją wchodząc w Control Center i przy ustawieniach jasności mamy nowy przycisk. Zmieniamy sobie na Dark i już cały system jest w wersji ciemnej. Aplikacje mają teraz ciemne tło. Widzimy tu notatki, muzyka i wszystkie inne systemowe aplikacje są teraz na ciemnym tle. W ustawieniach możemy sobie również ustawić, aby Dark Mode automatycznie włączał się po określonej godzinie lub po zachodzie słońca. Bardzo przydatna funkcja. Ja osobiście używam Dark Mode teraz cały czas, ale może dlatego, że jest to nowość i po prostu bardzo mi się podoba. W nawiązaniu do Dark Mode mamy również nowe tapety, które po zależnie czy mamy tryb jasny czy tryb ciemny zmieniają swoje tło. Tutaj mamy taki rozlany atrament na białym tle, ale jeżeli zmienimy sobie tryb na Dark Mode, to wtedy to tło będzie czarne. Następna nowość to w końcu poprawiony suwak głośności, który nie zasłania nam całego ekranu. Kiedy klikniemy na przycisk od zmiany głośności, pojawia nam się suwak, który możemy również obsługiwać palcem. Dodatkowo, kiedy wyciszamy telefon, teraz też nie pokazuje nam się grafika na cały ekran, tylko dyskretne powiadomienie na górze z animacją. Tak to wygląda. Dużo lepiej niż w iOS 12. Kolejną nowością w iOS 13, której nie przywiązano chyba zbytniej uwagi, jest optymalizacja ładowania baterii. Teraz wchodząc w ustawienia baterii, a żywotność baterii, mamy dodatkowy przełącznik, który wydłuża nam żywotność baterii. iPhone, ucząc się, w jakich godzinach ładujemy baterię, będzie nam ładował ją do 80%, a dopiero do pełna tuż przed wyjęciem go z ładowarki. Czyli na przykład odkładam iPhone'a wieczorem przed zaśnięciem na ładowarkę i ściągam go rano, to nie będzie ładował się od razu do 100%, a później podładowywał ten 1%, który się rozładowuje podczas czuwania, tylko naładuje mi iPhone'a do 80% i powiedzmy rano, godzinę przed zdjęciem go z ładowarki, naładuje iPhone'a do pełna, co wydłuży ogólnie żywotność baterii niż takie ładowanie do pełna i później uzupełnianie tego 1%. Teoretycznie baterie w iPhone'ach dzięki tej opcji powinny mieć dużo większą żywotność. Zobaczymy. Kolejna zmiana to Find My, czyli aplikacja Znajdź. Teraz zamiast Find My Friends i Find My iPhone mamy wszystko w jednej aplikacji. Jedna zakładka to znajdowanie znajomych, a druga zakładka to znajdowanie urządzeń. Następne zmiany dotyczą sieci. Możemy teraz podzielić się swoim hotspotem z rodziną, jeżeli mamy ustawiony family sharing. Tak samo teraz możemy wejść w Wi-Fi i z Control Center wybrać konkretną sieć Wi-Fi. Nie musimy wchodzić w ustawienia. Tak samo jest oczywiście z Bluetoothem. W Control Center mamy też teraz nową możliwość dodania sobie skanowania QR kodów. Skanowanie QR kodów jest wbudowane w aparat, ale może nie wszyscy o tym wiedzą, więc Apple postanowiło zrobić od tego osobną ikonkę. Po prostu klikamy i skanujemy kod QR. Kolejna nowość dotyczy edycji tekstu. Mamy teraz sporo nowych gestów, zaznaczanie palcem, szczypnięcie kopiuje nam tekst. Widzimy u góry informację, że tekst został skopiowany. Odwrotny gest wkleja nam ten tekst, w prawo nam powtarza tekst, swipe trzema palcami w lewo cofa. Łapiąc palcem za kursor możemy go przestawić w dowolne miejsce. Jest to chyba zrobione pod to, że nowe iPhony nie będą miały 3D Touch. Zobaczymy. Następne usprawnienie zaznaczenia tekstu to takie, że jeżeli klikniemy dwa razy, zaznaczy nam się wyraz. Jeżeli klikniemy trzy razy, zaznaczy nam się całe zdanie. A jeżeli klikniemy cztery razy, to zaznaczy nam się cały akapit. Klawiatura dostała znanego z Androida swipe'a. W Apple nazywa się to Pad Type. Nie jestem osobiście fanem Pad Type, ale jeżeli ktoś lubi, to jest teraz taka możliwość. Co prawda jak na razie tylko w wersji po angielsku. Dodatkowo przełączanie między klawiaturami zostało usprawnione, także jeżeli macie włączone powiedzmy 7 języków klawiatur i piszecie coś, jakiś tekst i chcecie się przełączyć na ostatnio używaną klawiaturę, teraz wystarczy kliknąć w globusik i zostanie przełączona klawiatura na ostatnio używaną. Nie musimy przeklikiwać się przez każdą klawiaturę po kolei, tylko po prostu będzie ustawiona ta, która była używana poprzednio. Klawiatura emoji dostała swój własny przycisk. Nie musimy szukać klawiatury emoji w pozostałych klawiaturach, tylko mamy dedykowaną ikonkę z buźką. Klikamy i mamy również nowe Memoji Stickers, czyli naklejki z naszą twarzą, z różnymi gestami i naklejki będą działać prawdopodobnie we wszystkich iPhone'ach, które dostaną iOS 13, bo nie jest do tego potrzebna TrueDepth kamera, która jest w nowych iPhone'ach z Face ID. Dodatkowo mamy kilka nowych Animoji, mysz, ośmiornice i krowę.
Super. Następna nowość to screenshoty. Teraz, kiedy zrobimy screenshot strony internetowej, możemy sobie wybrać, czy chcemy zrobić screenshot tylko tego, co było wyświetlane na ekranie, czy może screenshot całej strony. Narzędzia do edytowania screenshotów też się lekko zmieniły. Mamy również linijkę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, zobaczcie recenzję iPadOS. Tam jest też dużo zmian. Mamy teraz też większą paletę kolorów, którą możemy wybrać, aby zaznaczać coś na screenshotach. Menu dzielenia również zostało zmienione. Teraz mamy propozycję, do kogo chcemy wysłać i przez jakie medium, także jeżeli wysyłamy coś do kogoś często przez iMessage, to pokaże nam się ikonka tej osoby oraz przy tej ikonce ikonka aplikacji, przez którą wysyłamy do tej osoby. Bardzo przydatne. Poniżej mamy też nowe menu z innymi opcjami do dzielenia się. Kolejna nowość to wyciszanie nieznanych numerów, także jeżeli dzwonią do nas telemarketerzy, mamy niezapisany numer, możemy sobie automatycznie wyciszyć te telefony. Kolejne usprawnienie w Safari. Możemy teraz zapisać, jak ma zachowywać się konkretna strona, którą odwiedzamy. Jeżeli odwiedzamy jakąś konkretną stronę i chcemy, żeby zawsze była otwierana w wersji do czytania, przesuwamy suwak i zawsze, kiedy odwiedzimy tą stronę, będzie od razu otwarta w trybie do czytania. To samo, jeżeli chodzi o wersję desktopową, zaznaczamy i zawsze, kiedy wejdziemy na tą stronę, będzie otwierana wersja na komputery. Tutaj w moich testach wyszło, że ta opcja nie działa. Odświeżam stronę i znowu wyświetla się tak jak poprzednio, także jeszcze chyba nie do końca to działa. Następna nowość, notatki. Mamy teraz oprócz widoku listy również widok ikon. Mała ewolucja. Kolejną rzeczą jest aplikacja przypomnienia. Ma nową ikonkę oraz całkiem nowy wygląd. Teraz mamy u góry widok na dzisiejsze przypomnienia, zaplanowane, wszystkie oflagowane oraz nowy wygląd list. Możemy zmienić ikonę, kolor tej ikony, oczywiście zmienić nazwę. I teraz, kiedy robimy nowe przypomnienie, możemy szybko dodać, kiedy przypomnienie ma zostać wyświetlone, w jakim miejscu oflagować, dodać zdjęcie, zeskanować dokument. W ustawieniach możemy również dodać opcję, aby przypomnienie wyświetliło się podczas pisania do osoby, czyli wybieramy sobie osobę, jeżeli zaczniemy kiedyś pisać do tej osoby, automatycznie dostaniemy powiadomienie, które przypomni nam, żeby na przykład coś napisać do tej osoby, żeby przypomnieć jej o jakimś temacie, czy cokolwiek. Bardzo fajna funkcja. Przypomnienia mają też podprzypomnienia, czyli jeżeli mamy na przykład kupić, nie wiem, składniki na chleb, to dodajemy sobie drożdże i inne rzeczy i mamy to wszystko w jednym przypomnieniu. Kolejna nowość to mapy. Oczywiście mają też dark mode, ale oprócz dark mode są nowe usprawnienia, na przykład kolekcje. Możemy dodawać sobie miejsca do różnych kolekcji, a same mapy też mają odświeżony wygląd. Wyglądają dużo lepiej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe, kiedy wyjdzie to poza Stany. W kilku miastach Stanach Zjednoczonych mamy też opcję look around, czyli tak naprawdę to samo, co Street Maps w Google. Może działa to troszkę inaczej, bardziej tutaj jest wszystko trójwymiarowe. Przejścia też są moim zdaniem jakieś takie bardziej płynne, ale ogólnie idea jest ta sama. Nie jestem pewien, kiedy to będzie dostępne globalnie. Nie spodziewałbym się tego w Polsce jakoś za szybko. Możemy przemieszczać się pomiędzy lokalizacjami poprzez przesuwanie lornetki i wygląda to podobnie do przesuwania ludzika w Google Maps. Kolejna nowość w Home. Mamy nieco odświeżony design wszystkich ikonek. Tutaj widzicie temperaturę. Jest troszkę inaczej niż w iOS 12. I co ciekawe, jeżeli jakieś urządzenie ma kilka funkcji, to teraz zostaje wyświetlane pod jedną ikonką. Tak jak na przykład tutaj mam czujnik CO, który również mierzy temperaturę, tak więc mam wszystko w jednej ikonce. Mamy też teraz rozbudowanie automatyzacji, możemy dodać HomePoda. Niestety HomePod nie ma jeszcze nowej wersji systemu, ale kiedy ją dostanie, będzie można dodać go do automatyzacji. Powiedzmy, jeżeli otworzymy drzwi, to zacznie grać nam muzyka. Do automatyzacji możemy też dodać skróty, więc możliwości są teraz tak naprawdę nieograniczone. Asystent głosowy Siri ma teraz bardziej naturalny głos. Sprawdźmy. Tutaj mamy iOS 12. Once upon a time, in a virtual galaxy far, far away, there was an intelligent young agent by the name of Siri. One lovely day, Siri got a job. A tutaj nowy ulepszony głos Siri w iOS 13. Funny too. Soon, everyone was talking about Siri, and there were stories and songs and even books about Siri. Siri liked that, but then people began asking some rather odd questions. Like where to dump things. Another stuff Siri had never heard about. And when Siri answered. Różnica jest zauważalna, Siri brzmi znacznie lepiej. Tutaj jeszcze taki protip, jeżeli chcecie, żeby Siri opowiedziała wam historię, musicie ją poprosić. Tell me a story. Kilkanaście razy wam odmówi, ale w końcu opowie wam taką długą historię, jak widzicie tutaj. Następna nowość to pobieranie aplikacji poprzez LTE, poprzez sieć komórkową. Teraz możemy pobrać każdy rozmiar aplikacji oraz możemy sobie ustawić, jak ma zachowywać się App Store, kiedy zaczniemy pobierać jakieś duże aplikacje. Możemy ustawić, że zapyta nas, czy chcemy na pewno pobrać aplikację większą niż 200 MB. Możemy zezwolić, aby pobierał dowolne wielkości aplikacji. Myślę, że z pakietami internetowymi, jakie są w Polsce, nie będzie większych problemów i możemy sobie spokojnie ustawić, aby zawsze zezwalać na pobieranie aplikacji.
W iMessage możemy ustawić sobie swój awatar oraz imię i nazwisko oraz to, czy będziemy chcieli dzielić się tymi informacjami z kontaktami. Możemy ustawić, aby każdy to widział, każdy kontakt lub zezwalać dla każdego indywidualnie. Memoji również dostało dużo nowych akcesoriów. Możemy teraz przebierać między czapkami, okularami i innymi gadżetami. Najciekawsze chyba są AirPodsy. Oh yeah! Każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejna nowość, zdjęcia. Możemy je teraz edytować dużo łatwiej. Mamy dużo więcej suwaków, które są dostępne tak naprawdę od razu po wejściu w edycję. Możemy również edytować zdjęcia na powiększeniu, dodawać filtry na powiększeniu. Jest to dużo bardziej intuicyjne i dostępne niż w iOS 12. A teraz najciekawsze, jeżeli chodzi o edycję, możemy również w końcu edytować wideo. Możemy tak samo suwakami zmieniać ekspozycję, cienie i inne narzędzia. I moim zdaniem najciekawsza funkcja, możemy w końcu zmienić orientację filmu. Możemy z pionu obrócić go w poziom, obrócić jak chcemy, zmienić nawet nachylenie, płaszczyznę. Możliwości jest bardzo dużo. Następna zmiana to oczywiście menadżer pobierania w Safari. Ściągamy jakikolwiek plik, klikamy w lupę, przechodzimy do plików, mamy nowy folder pobrane rzeczy i tutaj mamy dostęp do ściągniętych plików. Po kliknięciu w dokument mamy rozwijane menu. W plikach możemy również dzielić się folderami z innymi osobami. Pliki dostały też nową funkcję połączenia się z serwerem, także jeżeli mamy serwery, wpisujemy adres i mamy dostęp do tych plików. Możemy również bezpośrednio z plików skanować dokumenty oraz mamy dostęp do metadanych pliku. Przytrzymujemy i klikamy informacje. W iOS 13 będziemy mogli podłączyć dwie pary AirPods do jednego iPhone'a. Jeżeli będziemy mieć dwie pary, tutaj pojawią nam się oba urządzenia, zaznaczymy ptaszkami oba i powinniśmy odtwarzać muzykę na dwóch kompletach AirPods. Ja akurat mam jedną, więc nie sprawdzę tej możliwości, ale Apple chwaliło się, że będzie działać. Dzielenie muzyki z HomePodem też ma być bardzo ułatwione, bo jeżeli będziemy słuchać sobie muzyki na iPhone'ie czy na AirPodsach i na przykład wejdziemy do domu, do naszego HomePoda, przesuniemy iPhone'a do HomePoda i muzyka, która była odtwarzana na iPhone'ie, zostanie kontynuowana na HomePodzie. HomePod ma także dostać wsparcie na kilku użytkowników, także będzie rozróżniał głosy i będzie nam czytał wiadomości zależnie od tego, kto do niego powie, to odczyta tej osoby wiadomości czy inne prywatne informacje. iOS 13 dostał także dużo usprawnień, jeżeli chodzi o dostępność. Ciekawą z nich jest opcja podłączenia myszki. Możemy podłączyć myszkę zarówno do iPada, jak i do iPhone'a. Więcej sensu ma oczywiście to na iPadzie, ale do iPhone'a też możemy ją podłączyć. Myszce zrobię osobny film. Tak samo jak myszkę do iPhone'a oraz iPada możemy teraz podłączyć kontrolery od Xboxa oraz od PlayStation. Tu w tym przypadku mam kontroler od PlayStation. Niestety obsługa działa tylko w grach. Na Apple TV na przykład działa obsługa całego menu. Tutaj kontroler ogranicza się do obsługi gier. Wyświetlanie zdjęć również dostało nowy widok. Mamy teraz siatkę, w której możemy szybko zmieniać rozmiar kafelków. Mamy też nowe zakładki dni, miesiące oraz lata. W dniach zostają eksponowane najciekawsze zdjęcia oraz schowane są duplikaty i możemy również szybko cofnąć się do widoku lat i mamy wtedy wszystkie zdjęcia, które są na naszym urządzeniu. Kolejną zmianą ma być logowanie poprzez Apple ID do innych serwisów. Także jeżeli jakaś witryna lub jakaś aplikacja wymaga logowania przez Facebooka czy przez Google'a, to powinna teraz wymagać również logowania przez Apple ID. Apple chwali się tym, że będzie to bardziej prywatne niż logowanie Facebookiem. Co ciekawe, oprócz tego, że logujemy się Apple ID, możemy również zaznaczyć, aby zalogować się poprzez sztuczny adres e-mail, czyli Apple generuje nam jednorazowy e-mail tylko dla tej i wyłącznie witryny i wszystkie e-maile, które przychodzą od tej witryny na ten mail, przychodzą na nasz prawdziwy adres e-mail, ale naszego prawdziwego adresu e-mail nie ma ten serwis, w którym się logowaliśmy. Także jest tu położony bardzo duży nacisk na prywatność. Kolejną zmianą, jeżeli chodzi o prywatność, jest wyświetlanie nam, czego chcą używać, jakie aplikacje. I tak jak tutaj na przykład widzicie, TripAdvisor chce moją lokalizację, możemy ją udostępnić, kiedy używamy aplikacji, lub możemy udostępnić tylko raz. To samo dotyczy innych uprawnień. Teraz bardzo często aplikacje pytają się, czy mogą używać Bluetootha, czy mogą używać innych rzeczy. Mamy też w ustawieniach całą listę, w której możemy sprawdzić, jakie aplikacje i jakie mają uprawnienia. Na przykład po co Facebookowi dostęp do mojego Bluetootha. iOS 13 to nie tylko zmiany na telefonie, ale również na iPadzie, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda iPadOS 13, kliknijcie tutaj, powinna pojawić się karta, gdzie zrobiłem film o tym systemie. iPad dzięki iOS 13 dostaje tak naprawdę drugie życie i powoli staje się komputerem. Wracając do iOS 13, to jeżeli chcecie zainstalować sobie betę tego systemu, to również tutaj pojawi się karta, możecie sobie kliknąć. Nagrałem filmik, jak to zrobić, jest dosyć proste, więc nie powinno być większych problemów. A jakie są Wasze opinie na temat iOS 13? Jakie funkcje spodobały Wam się najbardziej? A może czego Wam jeszcze brakuje w iOS? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem, a jeżeli podobał Ci się ten film, to daj przy nim łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. Jeżeli interesuje Cię tematyka Apple, to subskrybuj mój kanał, dzwonkuj mój kanał, robię dużo filmów związanych z Apple. Między
m.in. recenzja iPhone'ów, recenzja iPada, HomePoda i innych sprzętów oraz akcesoriów od tych sprzętów. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!